Jestem błyskawica i kupuję dwa pioruny za ostatnie pieniądze, które dał mi tata. Mama w lokach krzyczy z łazienki, że mówi się tato, aż chmurę urywa i sufit opada. W międzyczasie sąsiad z góry kradnie nam garściami krocie ognia z podwórka. Cztery krocie dokładnie. Niewątpliwa zresztą presja z tego sąsiada wbrew niemu. Daj se spokój chyba. Krzyczy we mnie, na mnie, ćwierć sumienia. Prawie że echo sunące po śladach dumek, maminych napomnień. Na sobie stawiaj alkohol i wszystkie kobiety. Ważne, żeby były smukłe jak ja. Znowu matka. W pasie jak szprycha, w udzie jak ciotka. Zdrowe na duchu, złym nas straszą od dziecka i starcze. Już mi się z tego rozregulowało, bo i głowa, i brzuch jakby nie moje. Chociaż z drugiej strony mam w sobie czasem piekło. Naprawdę mam. Chciałem jakoś odnieść się do wiersza Roberta. Czytałeś wiersz pod tytułem Jasiel, to jest tytuł odnoszący się do geografii w pewnym sensie. Teraz przeczytam też wiersz o tytule odnoszącym się do geografii czy też topografii miejskiej. Jest to wiersz otwierający całą książkę. Nosi tytuł Hojne komorniki i ma takie motto: Bałuty i hojny to naród spokojny. Uliczny grafit. Zła dzielnica. Kradnąc w tym sklepie, złapiemy cię w innym, informuje napis na kartce. Dziewczynka śmiejąc się biegnie środkiem ulicy za piłką, jakby samochody nie istniały. Młoda kobieta kuca w bramie, jest bez majtek, podciąga tylko spódnicę i sika prosto na asfalt. Sine pośladki błyszczą jak niebo przed burzą. Jej facet mówi mi: udawaj, że nic nie widziałeś. Robert czytał również wiersz, w którym pojawiła się figura sąsiada. Więc ja też przeczytałem wiersz, w którym pojawia się figura sąsiada. Kolorowe spinacze. Najprostsze zachwyty. Kilkanaście kolorowych spinaczy na sznurze do bielizny. Kilkanaście spinaczy na balkonie sąsiada, którego trochę się boimy, bo codziennie lży matkę. Jakie to piękne słowo. Aż musimy grzmocić pięściami w ścianę, a on nie pozostaje nam dłużny. Jaka to melodia. Kolorowe spinacze, kilkanaście, bo resztę pozrywała zima. Kilkanaście spinaczy, utrącona gama. Ile przeczytałeś? I co było w trzecim? Piekło. Nie mam piekła. Nie mam piekła, ale niech będzie. Mama była. Nie mam taki. Alkohol był? Nie mam alkoholu. Sumienie? Nie mam sumienia. Wódka jest? Nie mam wódki. Coś z trzema stryfami. A ciotkę masz? A z duchem coś masz? Masz z demonami coś? Od urodzenia z demonami tak. To przeczytam wiersz, którego tytuł jest również tytułem tomu. Księga meldunkowa. Teraz Poczta Polska i jej nieziemskie praktyki. Awizo po wielokroć powtórne, choć adresat zajmuje od roku całkiem inną kwaterę. Śmierć na nikim nie robi wrażenia. Na coraz wyższych szczeblach kręcą pobożnie głowami i odsyłają gdzie indziej. Naczelnik jest nieosiągalny. Teraz Poczta Polska i jej nieziemskie praktyki. Teraz popsuty zamek, puste przebiegi klucza i złodziejskie machlojki przy swoich własnych drzwiach. Wścibscy sąsiedzi taszczący nasze śmieci z powrotem do swoich piwnic. Melduję posłusznie. Mam wszystko jak na dłoni. Dzień po dniu, noc po nocy. Znajdą się na was papiery. Teraz popsuty zamek, puste przebiegi klucza.
Teraz okna, nieszczelne i zimny wiatr z zachodu przynosi wiadomości. Wiatr chwali się żonglerką zwiniętych w kłębek zdań. Wiatr wpycha pysk pod dywan. Firanka wzdęta jak brzuch brzemiennej, którym się poruszyło i nie chce się uspokoić. Ślepa kobieta idzie przez noc, laską opukuje sen. Teraz okna, nieszczelne i zimny wiatr z zachodu. Pierwsze pytanie będzie dość ogólne, ponieważ cykl Seryjni poeci ma to do siebie, że dobiera poetów głównie z przyczyn logistycznych, a nie poetyckich, logistycznych, ewentualnie momentu wydania książki, tak niekoniecznie wspólnych elementów poetyckich, to też udowodniliście, że takie też są. Pytania, które przygotowaliśmy, będziemy zadawać wam obu, żeby nie dzielić tego spotkania na dwa. Natomiast w tym momencie chcieliśmy poprosić o przedstawienie przez każdego z was takiego, nie wiem, zarysu swojej książki, jakichś skojarzeń, które z nią macie, czegoś bardzo ogólnego, o pewnym sensie ustawienie, prawda, tej książki tutaj do naszej już potem wspólnej rozmowy. Możecie przy okazji powiedzieć, jak wasza książka łączy się z książką drugiego rozmówcy. To w ramach ćwiczenia wyobraźni też wyjście. Wydaje mi się, że w naszym przypadku to jest bardzo łatwe ćwiczenie, które już z etapu wyobraźni przeszło w etap rzeczywistości. Tak się składa, że debiutowaliśmy 11 lat temu. Ty wcześniej miałeś, rok wcześniej, ale w tym samym wydawnictwie, czyli w Haarcie, w serii poetyckiej, i nasze tomy były jeden po drugim. Tak samo teraz. Zatoczyliśmy koło i nasze tomy są jeden po drugim, tylko że na początku ty byłeś pierwszy, teraz ja jestem przed tobą. I taka anegdota, o której zazwyczaj opowiadamy, a często mamy spotkania razem. Być może to jest właśnie jakiś moment. Na mojej debiutanckiej książce wydanej w Haarcie, która się ukazała tuż po książce Roberta w serii poetyckiej, na tej ostatniej stronie, gdzie jest stopka redakcyjna, nieuważny edytor po prostu poniekąd przekleił to, co było na książce wcześniejszej, czyli Robert Król. I nie wiem, jak on to sobie wymyślił, ale było napisane Maciej Robert Król. I my z tym Maciejem Robertem Królem już jedziemy 11 lat. Przez te 11 lat cały czas walkujemy taki pomysł, żeby wreszcie wydać książkę wspólną jako Maciej Robert Król. Ale do tej pory pozostało to na etapie cały czas wyłącznie planów. I Robert powiedział, że chyba nic z tego nie będzie, bo coraz mocniej rozjeżdżamy się poetykami. Chociaż książka Roberta, z tego co mogli Państwo już tutaj usłyszeć, jest książką spośród jego książek najbardziej osobistą, a osobisty tom to było zawsze coś, w czym ja czułem się jakoś tam mocniej osadzony. Więc jeżeli chodzi o ten rejestr, to się zbliżamy. Natomiast jeżeli chodzi o rejestry inne, to się rozjeżdżamy. I taka sinusoida, nieraz się spotykamy i tyle. Chociaż jak widać, mamy wspólne motywy. Zanim Maciek będzie niejako zarysowywał to, o czym jest jego książka, i tłumaczył się z tytułu, bo takie też było pytanie, to ja tylko dodam, że my się dobrze znamy, widujemy się co najmniej raz w roku, jeżeli nie dwa, przy różnych okazjach, przejazdach. Utrzymujemy z sobą kontakt cały czas telefoniczno-mailowy i ja nigdy nie wykluczyłem, że
taka książka pod tym nazwiskiem może powstać rzeczywiście, ale dla mnie zawsze liczy się pomysł na nią i to jest najważniejsze, że tak jak z tą książką, o której zaraz jeszcze będę mówił, chodziłem 4 lata i ci, co znają moje wcześniejsze książki, wiedzą, że były dosyć pokaźne, objętościowo i zawierały po kilkadziesiąt tekstów. Ta co prawda też zawiera kilkadziesiąt tekstów, ale jest ich zaledwie 33 i rzeczywiście były pisane z różnymi, czasami kilkumiesięcznymi przerwami na przestrzeni tych 4 lat, więc ja nie wykluczam, że tak będzie, ale to musi być moc. Natomiast jeśli chodzi o okoliczności powstawania książki, to sam nie wiem, co mam powiedzieć, bo ta książka mnie zaskoczyła. Ja do tej pory i jeszcze pewnie długo będę się tej książki bał, bo to takie trochę niechciane dziecko, nie powinienem tak mówić, bo lubię tę książkę. Niektóre wiersze bardzo lubię. Z niektórymi mam problem, a to dlatego, że one mi się same jakby napisały wbrew mojej poetyce, jeżeli w ogóle istnieje coś takiego jak moja poetyka. Jestem bardzo ciekaw, jak książka będzie odebrana, bo z dotychczasowych doświadczeń wynika, że czytelnikom najbardziej podobają się te teksty, które mnie się nie podobają. Więc jeżeli ta książka mnie się nie podoba, to mam nadzieję, że będzie się podobała komu innemu. Ale oczywiście tak kokietuję. O czym jest książka, tak? To pewnie zaraz, to jest skojarzenie, czy chciałbyś o nim powiedzieć? Albo skąd tytuł? Skąd tytuł? Tytuł miał być inny. Tytuł miał być Hojne Komorniki. To są osiedla łódzkie, przedmiejskie, na styku których obecnie mieszkam i z którymi wiążą mnie pewne sprawy, które może jakoś się wyświetlają po przeczytaniu całości. Potem tytuł ewoluował fonetycznie w tytułu Hojni Komornicy i jest taki wiersz zamykający. Tytuł Hojni Komornicy został przez wydawcę wyśmiany jako zły tytuł. Ja powiedziałem, że wydawca wie lepiej. Wydawca stwierdził, że tytuł Księga Meldunkowa to jest taki mój tytuł. Więc nie będę się z wydawcą spierał, bardzo cenię głos wydawcy. To jest jeden z niewielu wydawców, którzy czytają to, co wydają. Więc mam nadzieję, że wiedzą, o co chodzi. Moja żona, kiedy dałem jej tę książkę po redakcji do przejrzenia, czy nie ma jakichś tam uchybień, przeczytała, powiedziała, że jest nudna. Szukam odpowiedniego wiersza. O, pozwolę sobie przeczytać w ramach pół odpowiedzi ten wiersz. To był tornistry zamiast słupków. Krzyk do ziemi po każdym nieudanym lobie. Dzień gaśnie, gasną kłótnie i piłka gaśnie w zaroślach. Zwierzęta zostały na polu, wariują od mgły. Ich krótka sierść, gdy dotknąć boku, jest przyjemnie miła. Wojna, derendarz, dynel, może pryczki. Komorniki nie śpią. Tej nocy pies u pitu wskowyczał bez ustanku. Nad ranem zatłukła go szpadlem. Nie wiedzieć jest lepiej, mruczała, targając tobół do dołu z kompostem. Więc moja żona po lekturze tego tomu powiedziała tak. Na tej książce to nie ma nic innego, tylko dzieciństwo, śmierć, zwierzęta i piłka. I to jest wiersz, w którym jest wszystko i mógłbym właściwie na tym jednym wierszu zakończyć pisanie tej książki. My nie pisaliśmy tych książek razem, znaczy swoich książek, ani też pisząc je, nie pokazywaliśmy sobie. Może ze 2 teksty widzieliśmy gdzieś w ramach jakichś euforycznych stanów, natomiast w przeważającej większości dopiero
zobaczyliśmy je w takiej formie, jaką teraz mają w Poznaniu wczoraj. Bo... Ja bym powiedział, że obaj byliśmy zaskoczeni. Ja nie wiedziałem, że ty wydajesz książkę, a ty nie wiedziałeś, że ja wydaję. A to jest inna kwestia, bo to też ukrywaliśmy przed sobą. Okazało się, że Maciek w zeszłym roku starał się już o wydanie tej książki. Ja starałem się początkiem tego roku, a okazało się w końcu tak, że kiedy już otrzymaliśmy odpowiedzi, że tak, jak najbardziej, i odezwała się do nas pani Anita Łopatka, żeby dogrywać pierwsze szczegóły pod kątem spotkań, i wysłała do nas informację na zbiorczego maila, to mało z krzesła nie spadłem, no bo niby jesteśmy w kontakcie, a nie wiedzieliśmy nic o tym. Tak, to są sprawy bardzo intymne, które trzeba utrzymywać długo w tajemnicy, żeby nawet najbliższa osoba, przyjaciel o tym nie wiedziała. Ale na dowód tego, o czym Maciek powiedział, on powiedział, że żona powiedziała, Monika, powiedziała, że ta książka jest o zwierzętach, śmierci i dzieciństwie i piłce nożnej. Na dowód tego, to znaczy ta książka, na pewno moja książka nie jest o piłce nożnej. Nie ma tutaj motywów piłki nożnej, nie ma nawet chyba motywu piłki. Chociaż ty to nazwałeś bardziej zgrabnie, nie motywu, tylko jak ty powiedziałeś? Motywu? Tak. W każdym razie, ja przeczytam teraz też jeden taki tekst na dowód. Bo tekst nosi tytuł Psy, a tak naprawdę opowiada o dzieciństwie. A zobaczymy, czy tu śmierć po drodze się jeszcze znajdzie, bo nie pamiętam. Psy. Kiedy przychodziłem na świat, moi bliscy wzięli sekator, po czym ze śpiewem na ustach wyruszyli do rodzinnego ogrodu w poszukiwaniu krzewu i cienia, który postanowili schwytać w kawałku do słoika, żeby go ofiarować strapionej matce. W tym czasie ojciec przebywał w zaciemnionej piwnicy. Siedział półżywy w wilgoci i zaglądał w ogień, próbując dzięki butelce lub dwóm zinterpretować nowy świat. Zapomniał o praniu, które mimo napomnień ciotki zesztywniało całkiem na sznurku. Dzień wcześniej zapodział aparat, dlatego całe zajście trzeba było zatrzymać w bursztynie, a profil matki wybić na odwrocie monet, którymi sobie teraz płacimy za drobne usługi. Ktoś zapala słońce, ktoś inny odgania psy. I gdybym miał w skrócie powiedzieć, o czym jest ta książka, to rzeczywiście jest o dzieciństwie, jest o śmierci, jest o zwierzętach. Ale jest lepsza brakiem piłki. I nie ma w niej piłki nożnej. To wszystko składa się na tytuł o wchodzeniu w ogień, ponieważ każde takie doświadczenie, z którym się borykam i borykałem, które próbuję zatrzymać w wierszu, jest dla mnie wchodzeniem w ogień. I tak naprawdę wchodzeniem w ogień jest wchodzeniem we wspomnienia, wchodzeniem w dzieciństwo, jest przypominaniem sobie o śmierci, jest wstawaniem rano, jest robieniem kawy, jest wychodzeniem do pracy, wsiadaniem w samochód. Dla mnie wchodzenie w ogień to jest wszystko to, z czym na co dzień się zmagamy.